Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Forever Skies. No dobra, co ja tu jeszcze porobiłem? Porobiłem parę rzeczy. Ostatnio, no właśnie, porobiłem parę rzeczy związanych z tymi regałami tutaj, dodatkową skrzynkę, więc mamy trochę miejsca na różne rzeczy. Wydaje mi się, że powinniśmy teraz, ponieważ lecimy tam do tego pyłu całego, te kartridże służą do malowania, krótko mówiąc, więc tak naprawdę sobie możemy pomalować sterowiec. Zaraz spróbujemy to zrobić, ale na razie to ja bym chciał zrobić poduszkę. Nie. Można zrobić poduszkę do zwierzaka? To tu jeszcze zwierzęta są. Zastrzyk hipotermii. To było potrzebne. Bo zbadaj i wytwórz zastrzyk przeciwko hipotermii. Najpierw spróbujmy to zbadać. Przy okazji niego. Dobra, mamy zastrzyk hipotermii. Więc teraz zobaczmy, co mamy, jak możemy zrobić ten zastrzyk hipotermii. Odczynnik i zapalenie opon. Zapalenie opon, muszę sobie przypomnieć, z czego się robiło, bo nie mamy. O, jak jest sztorm, to nie będziemy nigdzie lecieć. Tu nie ma wody, naprawdę. A coś już wyrosło, jeszcze nie. A, zgniłe jedzenie, niech to no tak, wabik się też nam skończył. Ech. No to są takie podstawowe rzeczy oczywiście, które musimy, że tak powiem, wabik, metale, syntetyki. Dobra, teraz w której skrzynce ja to mam? No na pewno nie w tej najbliższej. Metale, syntetyków nie mam za dużo, no ale... O jest, to się nie da, burza zawsze wkurza. Wabik na owady. Może powinniśmy lepsze wabiki już tam robić, no ale na razie mi się nie chce. Albo ten automatyczny wabik na owady też zrobić. Natomiast ja bym zobaczył zastrzyk tlenu. Technologię to sobie za chwilę zobaczymy, ale choroby. Zapalenie opon mózgowych to nie. Przedmioty, gardening, żywność, leki. Oczyszczacz mózgu. Może w analizach, przepraszam, to był analizator próbek. Zapalenie opon mózgowych daje to zastrzyk hipotermii. Tylko z czego to wynikało? Miód ciernisty. A my możemy to już robić? Taki zastrzyk? Możemy to po prostu robić. Czemu? Halo? Analizator próbek. Tylko gdzie to było? Bo odczynniki możemy sobie robić tutaj. Oczyszczacz mózgu. Trochę się jeszcze czasami gubię w tych wszystkich tych. Możemy od razu, niech sobie membranę zrobi. Natomiast unieś wabik. Zastrzyk hipotermii mamy zbadany, nie? Dobra, zrobię teraz pauzę. No dobra, tak posprawdzałem. I rzeczywiście, no, kolejny gniazdo ciernistej pszczoły potrzebujemy. No więc właśnie. Więc zastanówmy się, gdzie możemy dalej lecieć, nie? Bo w zasadzie ja bym już wracał. Może po drodze coś się gdzieś okaże. No bo tutaj teoretycznie są jeszcze takie dwa miejsca. Więc cóż. Uzupełniłem też paliwo po drodze. Aha. Naprawdę. Kurde. Do góry.
Bardzo mam tam. O właśnie, żebym troszkę tutaj zaliczył pewne rzeczy. Łatki. Gdzież te łatki były? Tu. Metale i odpady plastikowe. Dobra, zróbmy trochę tych łatek, bo chyba mam mało tego wszystkiego. Metali to mam trochę. A plastikowych odpadów nie mam? Są. Też nie za dużo, dlatego opłaca się po prostu to wszystko zbierać jednak mimo wszystko. Printing completed. Dobra, coś jeszcze możemy naprawić? Wydaje mi się, że nic. Ok, lecimy dalej. Dalej, albo właśnie. O, tam są te kółka całe z windami. Tu na tym świecącym morze po drodze byłby ten. Wieża szklarniowa. No ale kurczę. Po drodze niby mamy taką jakby szklarnię czy coś. Któryś z tych, co się tu mruga. No bo pierwsza to jest ta zwykła wieża i tu pewnie będzie. Chyba, że szklarniowe to są te, takie duże. Tutaj powinna być bateria, więc tu się zatrzymamy po to, żeby baterię sobie ogarnąć. Ostrożnie. Jakieś żarcie w sumie by się też przydało. Aha, dobra, możemy pozbierać, bo tych materiałów to zawsze mamy za mało. W sumie niepotrzebnie wyczerpuję tego gościa, bo mógłbym to strzelać z pokładu, ale mniejsza z tym. Plastikowe odpady to też są rzeczy, które są potrzebne. Coś tu drze mordę. Dobra, ale gdzie tu się wychodziło do góry? Gdzie tu jest drabina do góry? Halo? O kurde, nie mogę stąd wyjść. Dobra, żeby mnie kurczę tu gdzieś nie odbiło. Zaraz, zaraz, zaraz. Okej, dobra, no to takie było groźne trochę. A czy ja tam na górę nie mogę wejść? Gdzie tu jest wejście? Halo? Gdzie tu jest jakaś drabina albo coś? Tam jest drabina, ale wyżej. Kurczę, to jest jakaś taka dziwna ta. Tu nie ma wyjścia. A nie, jest. Dobra, chyba tędy trzeba iść. Tak. O, halo? Ach, oczywiście. Panie kurde, starszy. Będziesz na obiad. Za to. No. Coś czuję, że teraz spadnę. No i spadłem. No i spadłem. O, dobra, trzecia śmierć w tej grze. Ale jak tam wyleźć, kurczę, po tym? No nie, ja nie lubię takich tych, bo to. No tutaj w zasadzie. No dobra,
dało się jakoś wyjść. Właśnie tego nie lubię, że tutaj wcale nie jest tak prosto wyjść na górę. Dobra, mamy jakieś odpady. To trzeba oczywiście zbierać, bo to są rzeczy... No ale ta bateria jest mi potrzebna, no. To jest taki... Aha, w twarz żem dostał. Dobra. Warto było. Aha, tylko jak ja mam teraz stąd wyjść, kurczę, tu jeszcze widzę plastikowy odpad. Teoretycznie... Mogę sobie tak skoczyć tym razem. Mam nadzieję, że tu nie ma dziury. Szkła już, kurde, nie potrzebuję. Mam tego za dużo. A tu się da jakoś wejść? Pewnie od góry się dało. Tak. Nie, tam są drzwi. Aha. Są. Ale te drzwi są tam na krawędzi trochę. Z tamtej strony. Dobra, oleć to. To nie są jakieś takie super pilne materiały, które bym potrzebował. No tu mogę wskoczyć, tylko jak ja później stamtąd wyjdę. No właśnie się tego boję, że ja tam wejdę. Ale tu jest... A, tylko to jest takie, że można wskoczyć, tylko trzeba, kurde, później skakać. No widzę tam jakieś materiały, no jednak, kurczę, trzeba tam wejść. Nie, tu nie wpadnę. Dobra. To zejdź tu, tylko kurde, zejdź tu, a nie skocz nie wiadomo gdzie. No to jakieś paliwo, to są rzeczy, które jednak warto zbierać. O, karta pamięci. Okno pokryte rozkwitem. O właśnie, okna nam brakowało, okien trochę. Właśnie o tym mówiłem, że nie zastawiałem różnych rzeczy, bo te okna były dla mnie... Czekałem, aż się pojawią właśnie jakieś okna. Karta pamięci. Rozkwit. Narzędzie malujące. Solidny stół. No to trochę schematów jest, kurczę. No, warto było w sumie jednak tutaj wejść. Widzę. Całkiem sporo rzeczy. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem. No i dobra, teraz musimy tylko stąd wyjść. Uah. No dobrze. Halo. To lecimy dalej. Bo to jest zwykły, że tak powiem, ten zwykłe miejsce. Mam tą baterię zakichaną, więc się bardzo z tego powodu cieszę. Dobra, i teraz no albo na prawo, albo na lewo jest jakaś taka wieża. Tylko pytanie, jak daleko? Bo ja tu po prawej stronie, a to jest kawałek drogi, a po lewej jest niby, że bliżej. Czyli to, co się mruga, no to w takim wypadku nie jest to. Bo rozumiem, że... To jest jakiś rodzaj wieży. Szkoda, że nie ma tutaj jakby legendy do tych ikonek całych, bo kurczę... Może jest? Nie ma właśnie. No bo to wygląda tak, jakby tutaj miały być... Zarośnięta wieża to jest. To może tu będą jakieś pszczoły na zarośniętej wieży. Chociaż pszczoły były raczej przy szklarniowej, ale... No zobaczymy na tą zaro... Na tą zarośniętą, tylko zrobimy zrzut najpierw. Aha, nie wiem, czy ja coś w ogóle mam do jedzenia? Chyba wziąłem coś. Tego miałem gotować. Mam jakąś wodę w ogóle? Kurczę, nie mam wody tu.
Dobra, to najpierw tak. Podnieś wodę. Weź też materiały syntetyczne od razu. Natomiast tutaj oczyszczanie w tłoku zróbmy. Tu pan, bo zanim się zepsuje. Malowanie jeszcze powinniśmy zrobić, ale teraz na razie mi się nie chce. Dobra, tu zróbmy do tej skrzynki. Wszystkiego nie zrzucimy, więc... Dobra, jademy tu. Ja tą baterię półprzewodnikową też tutaj dam, bo boję się, że kurczę... coś zrobię nie tak i kurde... właśnie, i będzie... będzie lipa. Tu mamy przecież jeszcze jedno wolne miejsce. Czy coś mam jeszcze do przygotowania? Mięso daje plus 50, właśnie, żywność i energię. No, a to nie, to jest tamto, gotowane miejsce. 30 żywność, a tu mamy 50 żywność, 30 energii. To myślę, że to se zjemy. I co? Zgniłe jedzenie. Dobra, to się tam coś popsuło, mnóstwo rzeczy, ale... to nic na to nie poradzę. Lubię tu zawsze mieć pewien porządek. Takie zgniło jedzenie już tu jakieś? Gdzie miałem te zgnite jedzenia? Tu. Coś mi zgniło, szkoda. Idziemy zwiedzać. Mamy wodę? Nie za bardzo. Co tak robimy? Ty sobie tu membranuj. Wypij wodę, żebyś nie ten, a jedzenie to będziemy później. Dobra, zarośnięta wieża. O Jezu, tu się już boję, kurde. Fajne takie liście, ale można z nich spaść, podejrzewam. Krępy pnącza, o jest. Naprawdę, trzeba tak skakać tutaj, stresować mnie. Najpierw zobaczmy tutaj na dole, co się kryje. Oho, są pszczoły, ale kurczę, zgniłe jedzenie to może mniej mnie interesuje. I tu mamy mnóstwo żarcia. Papryka homarowa. O, jak super. No widzicie? Dobra, zgniłego jedzenia nie biorę, bo to jest do nawozów pewnie używane. Kurde, nic nie widzę. Papryczka. Papryczka. Zgniłe czy papryczka? Dobra, nożyk, proszę. Gdzie są pszczółki? Są pszczółki, ale pięknie, bardzo ładnie. Nie wiem, czy mnie nie będą gryzły. O, już mnie coś, zapalenie opon mózgowych. Już mnie dziady ugryzły. Ale ja nie widzę, w którym miejscu one mają to gniazdo. Dobra, coś czuję, że tu będzie łatwo spaść. Melon. Melon i dużo zgnitych rzeczy. Kurde, tutaj nie ma wejścia do tego. Z tej strony też nie. Halo, halo. O kurczę, teraz jak ja stąd mam wyleźć? Żeby na mnie spaść. To z której strony się tu wchodzi do tych ziomali? Od góry pewnie. Co? Od góry albo i nie od góry. No tutaj już... no nie wiem, jak tu wejść do nich. Dobra, zapalenie opon mózgowych akurat teraz... tu chyba jest ten, tylko że...
Tak, jest tu wejście. Są pszczoły, które mnie użarły. Ale nie widzę. Tu pewnie jest też wejście, można było stąd wejść. Dobra, gorączka. Mamy leki na to. No dobrze, ale gdzie są pszczoły? Gdzie wy macie to gniazdo swoje? Halo? Czy jestem ślepy? A tam jest, tak się zaczaiło. No właśnie, każdy ruch w tym momencie mamy problem. Dobra, miodzik jest, resztę mam gdzieś. Te to się zaraz i tak skitrają, więc nie zbieram nawet tego. Dobra, jak ja mam teraz tu wyleźć do góry? A tędy. Nie! Kurde, no w jakąś dziurę wpadłem. Kurczę, no właśnie to mnie wkurza strasznie. Czy ja wszystko straciłem z ekwipunku? Nie, na szczęście nie, dobra. Może się coś traci, ale kurczę, no właśnie. Zapalenie opon mózgowych. Co na to było, kurde? Choroby. Oczyszczacz mózgu. No właśnie. Ale jak będzie to wymagało gniazda, to ja wolę przechorować. Oczyszczacz mózgu. Durszlakowiec kawowy. No to jest do zrobienia. O ile nam coś urosło tutaj. Jest. Orzech kawowy trochę gorzej, bo on nie chce urość tutaj. Duże się zrobiło. Ale go... A nie, był tam gdzieś. Był tam gdzieś tylko taki ciężki do... Nie, melon. No. Papryka homarowa. No i... Tutaj niby jest, ale nie chce rosnąć gość. Mamy cały krzaczek kawowy, ale on nie rośnie. Mogę wody dolać, ale to jakby przez zbagowało się. Wydaje mi się. Chyba, że to jest tu. Nie, to jest... No właśnie, kurde, nie możemy teraz zrobić tego orzechu kawowego, bo orzecha kawowego, bo się coś, kurde, zbagowało już od pewnego czasu. No i to jest trochę takie kurzające. Nasiono rzepaku, melon słoneczny, morde. Co to miało być? Nie, melon na pewno nie. Orzech kawowy, no właśnie. Nie mamy nigdzie tych orzechów kawowych. Mamy nasiono, ale nie mamy orzechów, bo on nie chce rość. W żaden sposób. Wiecie co, najpierw zobaczę, czy tutaj po prostu gdzieś nie ma w środku na przykład kawowca, czy czegoś w tym stylu. Tam na dole żeśmy znaleźli to, co żeśmy chcieli. Oczywiście spadłem na ryja, wpadając w jakąś dziurę. Dwa razy. No, czy ja tu nie mogę przejść? Mogę przejść.
jakieś metale, takie rzeczy, to zawsze się przydadzą. No dobra, no to lutujemy. O, ramy obrazu żeśmy znaleźli. To ciekawostka, takiego czegoś, możemy sobie obraz zrobić. Obraz nędzy i rozpaczy. Aha, wyczerpał się? Nie. Nie mamy miejsca w ekwipunku. Ściana pokryta rozkwitem. A, no możemy sobie taki ładny zrobić. Ten. No tego już nie weźmiemy. To jest nasiono tu tego, ale nasiona to nie potrzebuję. Myślałem, że szkoda, bo myślałem, że tu będą jakieś te. No. Że tu będzie szansa na tego orzecha całego, no ale to już widocznie za dużo by było szczęścia. Ale będziemy mieć dodatkową baterię. Ekwipunek pełen. No shit. Co my tu możemy zrobić? Zgniłe jedzenie możemy wywalić i tyle. Możemy je zjeść nawet. Jakby było nam mało wszystkiego. No to co? Do sterowca. Aha, tu nie będę skakał. Wracamy. Hop. Hop. No i tu jest skok wiary. No, już myślałem, że wpadnę znowu w dziurę. Okej. No właśnie, wydaje mi się, że to jest zbugowane. Nie chcę zielonego durszlakowca, bo tu mamy całe, jest maksimum wody. Ale on jakby wyrósł i przestał rósć dalej. Jak wypłynek pełen. Zróbmy zrzut. I zobaczmy, może to trzeba po prostu podnieść i tyle. O kurde, wszystko full. Naprawdę. Nie, tutaj mamy 5. To możemy zrzucić. To możemy zrzucić. Obraz. Ramę obrazu to sobie dejmy tak. Od razu ją gdzieś walnijmy, na przykład tu będzie w sypialni. Jeszcze obrazu brakuje. Obrazu nędzy i rozpaczy. Nasiono. Papryka homarowa to będzie do tego. A paprykę homarową żeśmy potrzebowali do czegoś. Albo durszlakowiec, albo papryka, albo i to, żeśmy potrzebowali. Natomiast tak. Teraz spróbujmy tego gościa podnieść. Tak. I spróbujmy go jeszcze raz postawić. A jest orzech kawowy. Już się, że tak powiem, kurde, odbagował. No właśnie. Okej, okay, czyli teraz sobie w zasadzie mamy połowę tego zapalenia, ale no, żeby oczyszczać mózgu, możemy sobie spokojnie zrobić. Zjedz oczyszczacz mózgu. Cyk. Zastrzyk hipotermii. Potrzebujemy zrobić zapalenie tutaj, ogarnąć to. Miód. Analizuj. Duża bez ładunku alkaiczne. Ok. Co? A nie, on już nie musimy jeszcze raz tego robić. On już se sam to zrobi, bo myśmy już teraz przeszli.
A, no to fajnie. Nie musimy się już w to bawić. Co jeszcze tu potrzebujemy? Odczynnik medyczny, który mamy. Nie tu. Tu mamy odczynnik chemiczny. Bardzo dobrze. W ogóle ja bym coś tutaj zrobił, zrzut pewnych rzeczy, bo. Nasiono, niech idzie tu. Chyba, że zaraz. Możliwe, że nasiona są tu. Nie tu, kurde, nie to. To. Nie to. Tu w ogóle możemy jakąś nadmiarową łatkę wrzucić. Tu mamy nasiono. Paprykę sobie możemy już ugotować. W międzyczasie. Ja bym to zrzucił jednak w miejsce, właśnie te baterie bym dał jednak tutaj. Krystaliczne się nam też kończą, ale mamy tych kryształów, więc spoko. Łatki, co jeszcze możemy tutaj ogólnie ogarnąć? Paprykę ugotować i materiał syntetyczny wrzucić, którego mamy jak na lekarstwo, niestety. I ok, i teraz możemy zrobić zastrzyk hipotermii. I to zrobi nam questa. Printing completed. Dobra, zaraz. Tu jest coś. Poobijane jakby. 10% zdrowia, o kurde. To było groźne. Jeszcze może zanim to podniosę. To ja troszkę tych łatek użyję, bo jakby coś jeszcze się miało, kurde, rozlecieć. To wolałbym, żeby się nie rozleciało. Nie wymaga, nie wymaga, nie wymaga. Dobra, jest czysto. Tu możemy naprawić już tak dla pewności. No i dobra, bierzemy zastrzyk hipotermii i cóż. Użyj zastrzyku przeciwko hipotermii, aby zejść do tuneli zablokowanych przez szronicę. No, no, miło, bardzo miło. Więc tak, mamy. Możemy zjeść jedną rzecz, zaraz zobaczmy. Momencik, weźmy tak. Tutaj odczynniki weźmy, przerzućmy. Coś jeszcze mamy. Tak, 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 tak. Plus 30 żywność. A zepsuło się nam tamto z energią. Ale wredne, kurczę. No to nic, idziemy odpoczywać i widzimy się w następnym odcinku, nie? No cóż. Więc dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka, dzięki za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.